Dzień dobry Państwu. Druga część rozmowy przy oknie. Przypominam, naszym gościem jest prezydent Opole, Arkadiusz Wiśniewski. Witam Panie Prezydencie ponownie. Dzień dobry. Chciałem, byśmy trochę czasu poświęcili na temat roli internetu w czasie tego rocznego wielkiego nieszczęścia. Przypomina Pan sobie, 97 rok, tak. jedna stacja radiowa, ludzie walczyli o baterie, bo z tego radia, z Radia Opole mieli dokładne informacje. Teraz mamy internet i dostęp do internetu. Praktycznie nieograniczony. Każdy może być reporterem, robi zdjęcia, pisze teksty i tak dalej. Problem tylko polega na tym, że jak to internet ma dwie strony medalu, tę rzetelną, gdzie wszyscy prosili o dokładne, rzetelne informacje, był pan w tym aktywny bardzo, o tym jeszcze powiem. No i druga strona medalu, te fake newsy, te informacje siejące zamęt, niepokój. Jak pan to by skomentował? No, myślę, że to jest szerszy problem, nie dotyczący tylko sytuacji powodzi, ale w ogóle e, takiej dyskusji o autorytetach i e, źródłach rzetelnej informacji. E, media przechodzą e, przez dużą rewolucję wywołaną przez media społecznościowe, które rzeczywiście sprawi, sprawiły, że nawet ja mogę być redaktorem, który umieszcza informacje z wielotysięcznym zasięgiem, e, trafiające do ludzi. I myślę, że trochę to potrwa, zanim my się dopracujemy pewnej wiarygodności, czyli tego, że ktoś, kto to pisze, rzeczywiście podaje informacje sprawdzone. Co też jest bardzo trudne w kontekście tego zniszczenia mediów w ostatnich latach, szczególnie mediów publicznych, gdzie po prostu wykorzystywano media do niszczenia autorytetów, pomawiania, hejtowania itd. I w tej sytuacji powodziowej rzeczywiście funkcjonowanie takich miejsc, takich, w których można było zaufać informacji i w których te informacje podawało się w taki sposób rzetelny, rzeczywiście to też miało kluczowe znaczenie dla tego, jak się ludzie zachowywali. A jak Pan sądzi, jak Pan uważa, co jest powodem takich fake newsów? No bo ja rozumiem, że albo głupota, albo niewiedza, Albo chęć zaimponowania, bo jedna pani drugiej pani coś powiedziała i ta siada do telefonu i pisze. Czy też ma to jakiś podtekst polityczny, o czym dość głośno się mówi? Komu na tym zależy? Jest wiele myślę powodów tego mechanizm lajków, prawda? Czyli często pewna wypowiedź zyskuje lajki, w związku z tym się ją powtarza, prawda, licząc na, na to samo uznanie w ten sposób poprawia się nasze samopoczucie, odniosę się do sytuacji w Opolu, przecież o betonowym w Opolu w pewnym momencie pisali wszyscy, prawda, i się zachwycali tymi stwierdzeniami, chociaż one były często zwykłymi fake newsami. Eee, w, 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 oczywiście są ludzie, którym po prostu straszenie kogoś e, e, sprawia przyjemność. Ja byłem p, zaskoczony czytając niektóre takie sformułowania u mnie pod wpisami e, e, na por, pro, profilu fej, facebookowym, gdzie ktoś po prostu świadomie straszył ludzi albo pisał nieprawdę, tylko po to, żeby wywołać zainteresowanie, prawda? Więc media społecznościowe dają ludziom szansę no, wypromowania się, odnalezienia się w, w, w łatwy sposób, zyskania aplauzu. I to też prowadzi do właśnie szukania tego, co ten aplauz, co, jak, jak ten aplauz zyskać. Więc suma sumarum, to wszystko zbiera się do tego, że ludzie nie będąc świadomi odpowiedzialności, jaka E, za wpisanie nawet paru słów może grozić i to nie mówię o karach, tylko o tym, że w, proszę sobie wyobrazić starszą osobę z traumą e, powodzi, która w, umiera na zawał, bojąc się, przeżywając to, albo martwi się gdzieś o rodzinę i, i nie mając informacji o tej rodzinie, a słyszy gdzieś informację, że pęka wał powodziowy i tak dalej niesprawdzona. Więc jakby e, e, t, takie sytuacje niestety e, były również i, i tym razem. I tym razem, i e, w, jak, jak znaleźć sposób na to, żeby sobie z tym poradzić, no może edukować jakoś konsekwentnie, pokazywać. Ale można dojść do tego, kto to pisze, prawda? Już dzisiaj są metody, żeby, żeby to odnaleźć. Nawet policja mówi, że jest na tropie takich. Każdego w sieci można znaleźć. Nie no ma tej anonimowości. To jest absolutnie pewne, natomiast rzeczywiście angażowanie się często przy takiej ilości jest trudne, więc zresztą jakby próba często takiego ograniczania takich wypowiedzi bywa odbierana jako cenzura. A proszę powiedzieć, jak u Pana wyglądał ten warsztat dziennikarski, bo powiedział Pan, że również Pan wcielał się w rolę dziennikarza. Pisał pan w mediach społecznościowych i nawet wielu Opolan mówiło, że wierzy w pańskie informacje. Skąd pan te informacje czerpał? Mm. Siedział pan w domu i. Mm, Jestem uczestnikiem, byłem szefem sztabu tego w, nadzwyczajnego w Opolu, tego powodziowego, który był, więc zarządzałem pracami tego sztabu. W związku z tym stąd czerpałem informacje i od speców, od metrologii, mm. meteorologii, i od speców od melioracji, speców strażaków. I bieżące informacje o tym, co się w mieście dzieje, do mnie dochodziły. Rozmawiałem też z zarządem WG, wód polskich, żeby mieć informacje o, o poziomie, o tym, co się dzieje w zbiorniku retencyjnym w, w Raciborzu, Więc to wszystko dawało mi ogląd sytuacji. No i teraz. Kwestią taką było bardzo istotną i wrażliwą zarządzanie tą informacją w taki sposób, żeby. Sam pan to robił, bo pan wspólnie prasowe. Wspólnie dyskutowaliśmy tak, wspólnie dyskutowaliśmy, jak ten komunikat ze służbami prasowymi, szczególnie chcę podziękować Adamowi Leszczyńskiemu, rzecznikowi, który też e, podpowiadał, uczestniczył w tym wszystkim, ale nie tylko jemu, innym osobom też to zaangażowanym. Jak nie wystraszyć ludzi? No bo prosta informacja, która mówi o tym, że ewakuujemy zo, co ona oznacza? Albo zamykamy mosty. Tak, co ona oznacza? Ona oznacza panikę. No bo jak się ewakuuje ZO, no to znaczy, że jak ktoś mieszka w opolu, to wie, że jak ZO, to i pasieka. No to kiedy ewakuacja ludzi, prawda? Nawet taka informacja w dobrej woli podana. Słuchajcie, macie darmowe centrum parkingowe przy, przy dworcu głównym. No jaki jest kontekst tej informacji? Będzie źle wywieźcie swoje samochody, prawda? Nie, chociaż chce się ludziom, jakby co, coś dobrego zrobić, więc. No całe i tak te... na całodrzu było, wie pan, że ludzie wystawiali samochody, przestawiali tak. w wyższe miejsce. Tak, sam pamiętam w 2010 roku to robiłem. <grym> <grym> I, i, I stąd to takie zarządzanie przez nas tą wiedzą, taka predykcja tego, co się wydarzy, było ekstremalnie ważne. I też myślę, że i tu chciałem podziękować mieszkańcom za zaufanie, że przez lata tego zaufania u sporej części mieszkańców się dorobiłem. W związku z tym e, traktowali tą e, informację, którą mam jako prawdziwą, a przy okazji obalaliśmy fake newsy. Y, które gdzieś tam też w komentarzach ktoś właściwie podrzucił. No właśnie, napisał pan między innymi pandemia, potem wojna, teraz powódź, yy, <laughs> dlatego za dużo tych ekstremalnych wydarzeń mogliby mi dać jakąś wcześniejszą emeryturę. Naprawdę pan chciałby na emeryturę przejść? <laughs> Zażartowałem sobie, ale taka mi refleksja naszła no ale chyba. Zażartował pan, ale proszę bardzo, podpisy pod tym postem. Prezydent od zadań specjalnych, a kto by wtedy nasze opole dbał, nawet. Yy, na ty było do pana, więc podejrzewam, że to członkowie rodziny chyba. <grymne> chyba nie. <grymne> chyba nie, natomiast e, rzeczywiście naszła mnie taka refleksja, bo czas powodzi to był czas ogromnego spięcia, towarzyszącego cały czas stresu z różnych powodów, bo e, f, f, cały czas jest odpowiedzialność za to, co się dzieje, gdzieś się dowiaduje człowiek o złych wydarzeniach, nawet tak wiele złych wydarzeń było wokół Opola. To też buduje pewną ocenę sytuacji, prawda? Czyli no skoro gdzieś jest źle, to u nas też powinno, prawda? I człowiek się na to, na to samą, Więc mnóstwo stresów, i właśnie wtedy, kiedy tam któregoś z wieczorów, kiedy tam taką żartobliwie na prywatnym profilu informację zamieściłem, to do mnie dotarło, że ja w tych krótkich latach, w, w których jestem prezydentem, a szczególnie w obliczu ostatniej kadencji i tej, tej poprzedniej, no to Pandemia, e, wojna, czyli uchodźcy w Opolu i wiele innych ekstremalnych sytuacji, a teraz powódź, więc mówię, no szczęścia mam jak mało kto. Pamiętajmy, że woda opada, że to co najgorsze minęło, ale musimy być cały czas czujni, no i apel, żeby jeszcze w dalszym ciągu, proszę Państwa, nie łazić po wałach przeciwpowodziowych, a gdzie nie jeszcze widziałem, nawet samochodem wjeżdżali. Tak, to prawda, niestety. Niestety to też trudno z tym było walczyć. Rzeczywiście ludzie byli ciekawcy, chodzili pomimo tych informacji o tym, że po wołach nie można chodzić. Eee, dobrze, że się tak Zarząd Wód Polski zachował, że ustalił mandaty, bo to mhm. trochę tą skalę, skalę powstrzymało. Natomiast ludzka ciekawość niestety nie mogła. Z tymi mandatami to ja byłbym bardzo ostrożny, dlatego i, że i Minister e, Spraw Wewnętrznych i Premier zapowiadali ostre kary dla tych, którzy kradną. A tymczasem super ekspert dotarł do informacji do wysokości mandatu tych, którzy ukradli w Kłodzku ze stacji benzynowej mandat w wysokości 500 zł. To ja za złe parkowanie mogę dostać więcej. Tak, tak. No jakby kwestia, hmm, jaką karę wymierzyć. Czy to się od wartości skradzionego towaru? Bierze nie, mieli być karani przykładnie. Tak. Ale ja tak trochę z dystansem, bo nie chcę brzmieć, jak zwignie w ziobro w tej sprawie. <grymne> <grymne> bo w ostatnich latach Rozumiem. takich deklaracji, że więzienie nie może być w czasami i, mm -hmm. i, i że kary trzeba za, 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 e, zaostrzać. Słyszeliśmy wiele, a wcale to nie poprawiło stanu naszego bezpieczeństwa, czy nie dało nam satysfakcji poczucia, że żyjemy w sprawiedliwym państwie, tylko wręcz odwrotnie. Strach nas dopiero obejmował. Co nas może czekać w ręku takich szaleńców? Życzmy sobie pogodnych dni i pamiętajmy o pomocy tym, którzy wciąż będą jeszcze przez długie miesiące usuwali skutki tego nieszczęścia. Przede wszystkim. Bardzo dziękuję. dziękuję Prezydent pole Arkadiusz Wiśniewski był gościem rozmowy przy oknie. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.